imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, bardzo serdecznie witam Was wszystkich 13 lipca w poranek, a może w innym miejscu dzisiaj chcemy wysłuchać tego, co Bóg do nas mówi o innej porze. A chce nas prowadzić Bożym Słowem, które zapisane jest w Starym i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 37 rozdziale, 22 wierszu, tak czytamy. Ruben rzekł do swoich braci, nie przelewajcie krwi. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, 15 wierszu, tak pisze. Starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Drodzy, przelewanie krwi to dzieje się wokół nas. Czas wojny, czas nienawiści, czas bratobójczej walki nie jest nam obcy. Nie jest nam obcy od stuleci. Ale dzisiaj teksty biblijne chcą przybliżyć nam również tą prawdę, która działa się, kiedy lud izraelski zmierzał do ziemi obiecanej. Kiedy lud izraelski formował się, stawał się wybrańcem tego, który powiedział, że jest Bogiem wszystkich. Błogosławieństwo Boże, które każdego dnia na nas spływa. Błogosławieństwo Boże, które myślę, że każdy z nas doświadcza, jest błogosławieństwem tego, który dba o swoich ludzi. Tego, który jest każdego dnia z nami. Tak jak był z Józefem. Z Józefem podczas tego wydarzenia, tej sytuacji, gdzie jego brat powiedział, abyśmy nie przelewali krwi. Nie przelewali krwi najbliższych. Drodzy, to co dzieje się wokół nas, to czas, to miejsce, to sytuacje, w których niestety czasami nie potrafimy zareagować. Boimy się, stawiamy opór. Jesteśmy często tylko widzami, ale Bóg chce, abyśmy potrafili zająć stanowisko. Bóg chce, abyśmy razem z Jego pomocą mogli zażegnać konflikty. Te konflikty, które są między nami. Te konflikty, które są najbliżej nas. I o tym mówi apostoł Paweł. Starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Drodzy, trudno często nam samym pojąć Bożą drogę. Trudno często nam samym wybrać to, co najlepsze. Ale, drodzy, my dobrze wiemy, że nasz Stworzyciel otacza każdego z nas swoją miłością i troską. Chcę, abyśmy Jemu podporządkowali swoje życie i razem z Nim mogli każdego dnia być ambasadorami pokoju. Być tymi, którzy mówią o Bożym pokoju, który jest pokojem ponad wszystko. O Bożej miłości, która daje człowiekowi siłę do tego, aby przeciwdziałać złu. Drodzy, i na koniec jeszcze słowa Susan Brand. Widzimy, że ludzie cierpią nędzę. Ich godność bywa wyszydzana, grozi im przemoc. Niektórych ran nie widać. Musimy rozpoznać to, co przemawia przez milczące znaki. Daj nam rozprzestrzeniać pokój i sprawiedliwość, żyć miłością i przynosić przebaczenie. Daj nam działać przeciw wojnie i przemocy, śpiewając na chwałę Bożego imienia. Drodzy, pozdrawiając Was z parafii ewangelickiej z Nowego Sącza, życzę Wam wszystkim
dobrego, spokojnego dnia, aby Bóg nas prowadził, strzegł i wzmacniał nasze opadłe siły. Amen. Zostańcie z Bogiem.